Witam Was bardzo serdecznie 23 lipca 2019 roku na kanale suwerenny.pl. Jak ten czas szybko płynie? Ludzie, już jest druga połowa 2019 roku, zaraz będzie 2020. Bardzo Was zachęcam i proszę, byście w komentarzach unikali wulgaryzmów, byście wyzbyli się tego, a jeśli już nie potraficie, to zastępujcie niektóre literki takimi symbolami i to już lepiej wygląda, to już nie jest takie ordynarne. Proszę też o udostępnianie tych filmów, ponieważ tutaj jest najważniejsze w udostępnianiu, żeby te filmy docierały do jak największej liczby widzów. Lajkować możecie, jeśli Wam się podoba. Jeśli nie podoba się, możecie nie lajkować, możecie dać łapkę w dół, ale uzasadnijcie kulturalnie dlaczego. Dziękuję też za wsparcie finansowe i zachęcam też, jeśli Wam się podoba to, co robię i myślicie podobnie do mnie i chcielibyście wynagrodzić moją pracę, to możecie mnie wspierać. W opisie macie wszystkie dane, także to jest takie symboliczne, ale bardzo ważne, ponieważ to daje mi taką radość, że ktoś to docenia, że to ktoś nie jest obojętny, że tylko wysłucha i wrzuci to gdzieś do kosza, ale jestem za to bardzo wdzięczny. Wszystkich hejterów i troli od razu ostrzegam, że będą bany, przede wszystkim za wulgaryzmy w moim kierunku, czy też w kierunku moich widzów. Jeśli uważacie, że jakość dźwięku czy czegoś tam jest słaba, to pomagajcie finansowo. Kupcie kamerę, kupcie mikrofony, cwaniaki. Bo za komputerem to każdy jest cwany, a tak naprawdę nie zrobiliście ani jednego filmu. Ja zrobiłem tych filmów już kilkaset, mam 35 tysięcy wspaniałych subskrybentów i jedyne co możecie zrobić, to pohejtować, ale i tak zaraz zostaniecie zbanowani, więc tutaj odczepcie się ode mnie i od moich widzów, zostawcie nas w spokoju, idźcie sobie na inne kanały, bo tutaj żywot wasz będzie kilkusekundowy, ok? To było na tyle, gwoli takich ogłoszeń i przechodzimy do sedna sprawy. Moi drodzy, dzisiaj będzie kolejny odcinek z cyklu Iran. Będzie to już czwarta część, trzy poprzednie cieszyły się bardzo wielkim wzięciem, że to tak ujmę, bardzo wielkim zainteresowaniem, z czego się bardzo cieszę. Te filmy miały bardzo dużo wyświetleń. Dzisiaj będzie kolejna część, bardzo ważna. Na wstępie pokażę Wam manipulację medialną, jak okłamują ludzi, jak na całym świecie, w Polsce i w całej Europie, ale również na całym świecie okłamuje się ludzi. Zobaczcie, tutaj jest Iran, tutaj jest Syria. Niedawno irański tankowiec został zatrzymany tu, Gibraltarze. Tu jest Gibraltar, może Wam powiększę, zobaczcie. Tu jest Hiszpania, Maroko, taka mała cieśninka. Żeby wpłynąć do Morza Śródziemnego, trzeba to przekroczyć. Gibraltar należy do Wielkiej Brytanii. I zobaczcie. Iran podobno wysłał ropę naftową nielegalnie do Syrii przez Gibraltar. Zobaczcie na tą mapę. Tankowiec z Iranu wyruszył przez Ocean Indyjski, okrążył całą Afrykę, by przez Gibraltar płynąć do Syrii i dostarczyć Syrii nielegalnie ropę naftową. Oczywiście dlaczego nielegalnie, tego też nie wiem, ponieważ inni mogą legalnie, ale oni już nie mogą. Zobaczcie. Iran. Tu, Syria tutaj. Iran, który ma swoje wojska w Syrii, który transportuje broń, żeby zaopatrywać te wojska do Syrii, nie potrafił przewieźć ropy naftowej, tylko musiał opływać cały świat, całą kulę ziemską, by zostać schwytanym tutaj w Gibraltarze, wiedząc, że ta mała cieśninka, zobaczcie, ta mała cieśninka jest pod kontrolą Brytyjczyków, którzy są w sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi i którzy też wywierają nacisk na Iran ostatnimi czasy. To jest po prostu nieprawdopodobne kłamstwo. Uzasadnili to tym, że Iran transportował nielegalnie ropę naftową do Syrii, a to jest zabronione według umów.
I ludzie w to uwierzyli. I najgorsze jest to, że ludzie w to naprawdę uwierzyli. Uwierzyli w tą bajeczkę, że Iran opłynął cały świat, żeby dostarczyć ropę do Syrii. A tutaj ma zaledwie skrawek do przejechania. Nawet pieszo ci ludzie by to przenieśli w kanistrach, w butelkach na plecach i byłoby to samo, niż opływać kilka tygodni. Taki kurs w tankowce to jest naprawdę czasochłonny, to zabiera bardzo dużo czasu i ludzie w to uwierzyli. To jest nieprawda, że Iran sobie płynął, żeby dostarczyć ropę naftową do Syrii, ponieważ to jest zwykła bajeczka medialna, żeby wam tylko zakryć rzeczywistość. Irański tankowiec został zatrzymany w Gibraltarze. I teraz ja wam zaraz pokażę, zobaczcie, dwa filmy. Na pierwszym filmie będzie moment przejęcia brytyjskiego, nie brytyjskiego, oni sobie ubzdurali, międzynarodowego tankowca. A drugi film będzie, na drugim filmie będzie pokazane, jak spędzają czas ci teoretycznie uprowadzona załoga tego tankowca. Tam widać, że wszystko jest ok, nikt jakoś nie dramatyzuje, ludzie sobie normalnie funkcjonują, czyli kolejne kłamstwo. Ten tankowiec został zatrzymany tutaj. W cieśninie Ormus. Jest to jedna z najważniejszych cieśnin, przez nią przepływa najwięcej ropy naftowej, najwięcej tankowców. I tutaj został zatrzymany. Oczywiście został zatrzymany słusznie, ponieważ Brytyjczycy zatrzymali tankowiec irański. Iran ma prawo zatrzymać tankowiec brytyjski lub jakikolwiek inny, ale Wielka Brytania uzasadnia to tak, że Iran nie ma prawa. Że Iran nie ma prawa, że niesłusznie zatrzymał tankowiec brytyjski, ale to, że Brytyjczycy przetrzymują tankowiec irański, okłamując cały świat, że ten transportował ropę naftową do Syrii nielegalnie, gdzie każdy człowiek, patrząc na mapę, powie, że to jest po prostu szaleństwo, że nie dość, że opłynęli cały świat, to jeszcze chcieli się przedostać przez brytyjską cieśninę Gibraltar. Kurczę, ludzie, to już naprawdę jest ściema totalna, ale ludzie w to wierzą. A wiecie dlaczego? Wiecie dlaczego ja wam pokazuję tę mapę tutaj? Dlatego, żebyście zobaczyli to na własne oczy, jak to wygląda w rzeczywistości, ponieważ ludziom nie pokazuje się mapy. Ludziom nie pokazuje się mapy, ludzie tego nie widzą. Ludzie myślą, że kurczę, Gibraltar, Syria, Iran, no faktycznie, no przepłynęli, co tam, no. Co tam wielkiego? No, Iran jest zły. Otóż nie, ponieważ Iran się broni, ale teraz będzie coś najważniejszego. Teraz będzie wręcz szczyt idiotyzmu. Słuchajcie teraz. Polska zabiera głos w sprawie przejęcia brytyjskiego tankowca przez Iran. Polskie MSZ, czyli Ministerstwo Spraw Zagranicznych, wydało oświadczenie w sprawie przejęcia tankowca brytyjskiego Stena Impero przez irańską gwardię rewolucyjną w trakcie przeprawy przez cieśninę Ormus. Polska wzywa Iran do poszanowania międzynarodowych zasad wolności żeglugi i natychmiastowego wypuszczenia brytyjskiego okrętu. Oświadczenie wydało Biuro Rzecznika Prasowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Pełna jego treść brzmi tak. W związku z ostatnimi incydentami dotyczącymi zajęcia i zatrzymania okrętów w cieśninie Ormus, Polska wzywa Iran do poszanowania międzynarodowych zasad wolności żeglugi i natychmiastowego wypuszczenia brytyjskiego okrętu. Jesteśmy głęboko zaniepokojeni, że napięcia w Zatoce Perskiej stanowią bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu morskiego i lotniczego, globalnego rynku dostaw energetycznych, a także dla bezpieczeństwa i stabilizacji w regionie Bliskiego Wschodu. Moi kochani, bardzo mnie denerwuje to, że Iran, w ogóle tak jak też inne organizacje, no Iran jest państwem, ale na przykład taki Hezbollah, nazywa się rewolucjonistami, jakimiś armiami zbrojnymi itd., itd. W jak najgorszych słowach ich przedstawiają, tylko po to, żeby tych ludzi zdyskryminować i żeby ludzie przed telewizorami uwierzyli w tę bajeczkę, że faktycznie to są jakieś armie, to są jacyś ludzie nieobliczalni, niebezpieczni, którzy zagrażają nam wszystkim. Po prostu nazywają ich jak najgorzej, żeby tylko ludzi ogłupiać.
A to, że tam w Palestynie ludzie giną, że dzieci biedne. Ostatnio też widziałem film, gdzie z ziemią zrównali wioseczkę w Palestynie. O tym nikt nie mówi. A po co to o tym mówić? Przecież to jest mało istotne. Jest, panuje taka propaganda. I teraz Polska, mały kundelek Stanów Zjednoczonych, potępia Iran i wzywa do czegokolwiek? A co Iran złego robi? Niczego złego nie robią. Ja jestem za Iranem. I dlaczego ministerstwo, dlaczego polski rząd mówi w imieniu wszystkich Polaków? Czy wy też to popieracie? Czy popieracie moje zdanie? Bo oni to mówią w imieniu całej, wiecie, no, całej Rzeczpospolitej. Czyli później Irańczycy, zwykli ludzie myślą, że kurczę, ci Polacy to nas nie lubią. Oni wręcz chcą tutaj od nas czegoś, chcą nas najechać, zbombardować, a myśleliśmy, że to są fajni ludzie, bo przecież im pomogliśmy po II wojnie, w trakcie II wojny światowej. Kurczę, no o co chodzi? O co chodzi tym Polakom? Ale oni nie wiedzą, że my normalni Polacy, jak ja i wy, popieramy Iran, że jesteśmy po ich stronie, ponieważ oni są bezbronni. No bezbronni w sensie takim, że są atakowani. Oczywiście oni mają potencjał, mają na tyle mocny potencjał, że tamci tylko mówią, ale nic nie robią. Ale z tego będzie konflikt wcześniej czy później, ponieważ, no wiecie, tam Ziemia Święta musi być dobrze chroniona. Ale nie nazywajcie Hezbollahu, czy też Palestyńczyków, Irańczyków, czy każdego innego, kto ma inne zdanie od najgorszych. Nie używajcie słów, które kojarzą się ze złem, na przykład armia islamska, rewolucyjna, tutaj bojownicy, samo słowo bojownik, jeśli jakiś tam Zbyszek przed telewizorem ogląda wiadomości i słyszy bojownicy, to od razu woła tutaj, patrz Krysia, bojownicy, bardzo źli. No wiecie, o co chodzi. Ja wam przedstawiłem sytuację z kłamstwem medialnym na temat Gibraltaru i tankowca irańskiego, który rzekomo płynął przez całą Afrykę, tutaj całe w ogóle dwa oceany przepłynął, żeby przetransportować ropę do Syrii, która jest odległa od Iranu o kilkaset kilometrów, gdzie irańskie tiry wożą broń codziennie. Dobra, to było tyle. Nie dajcie się ogłupiać, moi kochani, nie dajcie sobą pomiatać medialnie gdzieś tam. Nie dajcie sobie wciskać tej propagandy, która jest taka bezczelnie wulgarna wręcz, że ja tego nie oglądam, ja to tylko oglądam, żeby czerpać jakąś wiedzę i żeby po prostu te informacje wam później przedstawiać, jak was kłamią, jak nas wszystkich, mnie też, wszystkich nas. Pozdrawiam was serdecznie. Oczywiście zaraz zobaczycie filmiki, o których wspomniałem wcześniej. Na pierwszym jest przejęcie, profesjonalne przejęcie, tak się zachowuje, tak działają służby irańskie, po prostu przejęli go bardzo szybko ten tankowiec, profesjonalnie i naprawdę czapki z głów, szapoba. A na drugim filmie zobaczycie, jak sobie żyją na tym tankowcu rzekomo uprowadzonym, że tam jest tak źle, że są uprowadzeni, a oni sobie tam normalnie funkcjonują, cała załoga międzynarodowa. Pozdrawiam was serdecznie i do usłyszenia. Cześć. It actually tried sending fast boats out to try and force this tanker, British Heritage, into Iranian waters. But a Royal Navy frigate, HMS Montrose, was nearby. The Iranians had to back off. The Stena Impero was less fortunate. It was passing through the Strait of Hormuz when Iranian Revolutionary Guards boarded it and forced it to turn north into Iranian waters. HMS Montrose tried to intervene, but this time was too far away to stop it. You are ordered to change your course to 360. Don't look at me. Я хочу сделать, я не могу, 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 я не могу,